Zobaczmy, że czasami dzieje się tak, kiedy widzimy, że ktoś popełnił coś złego, zrobił coś nie tak, mówimy, jak on tak może postępować, co to jest za zachowanie, przecież nie powinno się tak robić. A z drugiej strony, jak ktoś zwróci nam uwagę, to mówimy, przecież dzisiaj każdy tak robi, nie przesadzajmy, trzeba iść z duchem postępu. Zatem, gdzie jest prawda? Prawda to Chrystus i On dzisiaj nam mówi, że jeżeli w naszym oku jest drzazga, może nawet belka, to zrób najpierw porządek ze swoim sercem, ze swoim życiem, a potem możesz innych prowadzić i pokazywać im, jak żyć. Zatem najpierw zrób porządek u siebie. Dobrego.